Cześć, witajcie wszyscy. Tak, zaraz każdy się doczepi, czemu wiosną nosić zimową czapkę, bo jest tylko 5 stopni na plusie. No, a rano było minus 1. ogólnie wiecie co, powiem wam tak, dzisiaj przeglądałem swoje graty w piwnicy i znalazłem swój projekt z lekcji fizyki, a także informatyki, jakim był głośnik z dysku HDD. Tak, da się zrobić głośnik z dysku HDD. I tak mnie wzięło. Słuchajcie, skoro da się zrobić głośnik z dysku HDD, to czy da się zrobić z dysku HDD mikrofon? Okazuje się, że tak. Wykorzystując przy okazji port diagnostyczny. Oczywiście mamy HDD dysk, nieważne jakiej firmy, czy tam Toshiba, Western Digital, Seagate, czy tam nawet marki Marsjanin albo Space, coś tam. No. Chodzi o to ogólnie, że sam dysk twardy może działać jako mikrofon. Oczywiście wykorzystując do tego port diagnostyczny, ale możemy też wykorzystać sam interfejs dysku poprzez jego modyfikację. I potem obróbkę specjalnymi programami do odszumiania i także filtrowania audio. Da się to zrobić. Prawdopodobnie już pewnie ktoś to zrobił. Weźcie pod uwagę, że hałas, szum samego silnika, dysku plus dźwięki inne zewnętrzne, jak ruszanie się głowicy, to jest jakieś tam wąskie spektrum. Ludzka mowa generuje spektrum na niższej albo wyższej praktycznie częstotliwości i to da się odizolować. A jeżeli taki dysk twardy jest zamontowany w szafie serwerowej, na przykład szafa typu rack, jest to w serwerze Dell na przykład, tam, że macie 12 dysków i tak dalej, to powiem wam szczerze, że to nawet pomaga. Jak działa zasada bloku z wielkiej płyty? Także ta płyta przenosi wibracje. A czym są wibracje, jak nie dźwiękiem? No właśnie. Więc pytanie brzmi, ile tak naprawdę trzeba czasu, żeby nawet nie kiepski haker zbudował mikrofon z setek dysków w jakiejś serwerowni? A jak wiemy, w serwerowni panuje hałas. Ja kupiłem dwa wentylatory serwerowe, które mają 14 tysięcy obrotów na minutę. Bajka! Będzie głośno i fajnie. Do czegoś to wykorzystam, jak to ja. Ale w serwerowni panuje taki hałas, że często trzeba na siebie krzyczeć. I daj mi na to, ktoś tam krzyknie, słuchaj, hasło do tego serwera, tutaj kurde, to jest to i to. I taki dysk to zarejestruje, haker gdzieś tam w Pakistanie to odkryje. I wdroży nędzny plan działania. Kurde, nędzny plan działania. Chciałem powiedzieć piorunujący plan działania, ale nędzny też może być. I zacznie klepać na klawiaturze w swojej tam piwnicy, tej lepiance z gliny, formułki kodów. Ominijmy to. I co się dzieje? I nagle dochodzi do ataku, nie wiadomo skąd. Gdzieś nie wiadomo gdzie. No właśnie. Doszło do ataku, firma traci miliardy. Puh, wypluć te słowa, jakie miliardy, miliony. No i jest rwanie włosów, depresja, nadciśnienie i tak dalej. Ale nagle się okazuje, że jakiś łebski informatyk, który w tej firmie był, odkrył, że szefie, ale ja odkryłem, że to był mikrofon z dysku zrobiony. What the? No. Ale wiecie, już jest po ptokach. Wiecie, ulica, musiałem się zatrzymać, rozejrzeć, bezpieczeństwo przede wszystkim. No i już jest po ptakach. I odkrył wszystko, koincydencję, jak to dysk został przerobiony na mikrofon i wykorzystany do tego algorytm samego dysku. Da się to zrobić, posłuchajcie, da się to zrobić, wystarczy łebski informatyki do tego, ogólnie znajomość interfejsu korekcji błędów na takim dysku. I da się ze zwykłego dysku HDD zrobić mikrofon tak cholernie czuły, że da się bardzo dużo z jego pomocą usłyszeć. Spektrum
na którym jest szum pracy samego silnika, szum pracy głowicy, szum obracających się talerzy, jeżeli takowy występuje, to jest jakieś tam spektrum. Ludzka mowa, czyli wibracje, tonacja naszego głosu, a także inne, zajmują inne spektrum. Spektrum całości pokrywania mikrofonu. W tym wypadku naprawdę można dojść do takich ciekawych rzeczy, że człowiek zacznie się zastanawiać, ile lat był tak naprawdę podsłuchiwany we własnym domu, nie mając nawet o tym pojęcia. Gdzie ja, jako informatyk średniego zaawansowania, za każdym razem, gdy stawiam system operacyjny nowy Linux, czytam Lambda 6, czytam Ubuntu, czytam Manjaro, czy nawet coś, za co się wziąłem, a komputer warsztatowy znowu odmówił pracy, tylko ten stary, nie ten nowy, to jest... jak ten system się nazywał? Dobra, zresztą... Z tym, z SUSE. O, OpenSUSE Tumbleweed 64. SUSE to, powiem szczerze, wpisałem sobie do CV, że pracuję w SUSE. To jeżeli kiedyś odejdę od oskroby, to każda firma informatyczna mnie przejmie z otwartymi ramionami, bo pracowałem z OpenSUSE. Widzicie, jak robić, żeby się nie robić, a jeszcze na tym zarobić? Ja jestem na to przykładem. No. No i pytanie zasadnicze jest takie. Jak z tym walczyć? Właśnie, wiecie co? To jest bardzo genialne pytanie. Jak z tym walczyć można? Da się z tym walczyć. Poprzez podpisywanie cyfrowe sterowników do tych urządzeń. Więc to jest, powiem wam tak. Ja 20 lat jestem informatykiem i inżynierem komputerowym. Zaraz ktoś powie, gówno inżynier, kurde, to opisz, na czym polega inżynieria komputerowa. Inżynieria komputerowa polega na tym, że projektuje się chłodzenia do tych urządzeń. Różne rozwiązania. Rozwiązania z zasilaniem takich urządzeń. Rozwiązania w postaci kontrolerów, wentylatorów, czy nawet termostatów do komputerów. Tak, są takie urządzenia, co się nazywają termostaty. Sam posiadam taki w komputerze warsztatowym, jest małych rozmiarów, ale on ma za zadanie przy pewnym progu temperaturowym uruchomić dodatkowe wentylatory, które już rozpędzają się do kosmicznych wartości, 5000 obrotów na minutę. No, na tym polega inżynieria komputerowa. A także stawianie wszelakich systemów, modyfikacje interfejsów, modyfikacje dysków, modyfikacje BIOSów, ustawianie wszystkiego tak, żeby wszystko grało ze sobą tak dokładnie, że nawet pomiędzy kartkę a biurko nie da się szpilki włożyć. Na tym to polega. I dodam jeszcze, że z podpisywaniem sterowników do dysków HDD, nawet SSD, NVMe, jakbyście ich nie nazwali, to jest loteria. Nie każda firma to robi, nie każdej się chce. A hakerzy, wszelkiego rodzaju różne dziwne rzeczy, Marsjanie, Klingoni to wykorzystują. A dlaczego? Żeby was szpiegować, żeby wykraść wasze dane. Przecież, powiem wam, że zwykłym robakiem można tak zainfekować dysk, że on będzie pracował normalnie, wszystko będzie normalnie, odczyty będą normalne, ale w pewnym kluczowym momencie już niczego nie macie. Miałem coś takiego, dysk był nowy, miał niespełna pół roku i nagle oczywiście wysrałem się pieniędzmi, oddałem to na gwarancji, żeby laboratorium to przebadało. Okazało się, że dziwnym, bo to było dziwne według nich, sterownik odpowiedzialny za pracę silnika kaput. Sterownik, czyli oprogramowanie odpowiedzialne za pracę głownicy, zaczęło wariować. Podobno wina zasilania, ale wątpię w to, bo zasilacz trzymał napięcia tak dokładnie, jak ja trzymam teraz w dłoni ten telefon, czyli stabilnie. Więc powiem wam tak, nie chcę już tego tematu z dyskiem rozgrzebywać, bo to... Powiem tak,
bo wtedy straciłem wszystkie swoje zdjęcia, dowody, nagrania, które miałem na temat zjawisk typu UFO. 14 tysięcy zdjęć, nagrań i nawet dwa wywiady ze świadkami poszły się niestety. Mam nadzieję, że teraz się zabezpieczyłem tak dobrze, że nawet Armagedon mi nie przeszkodzi. Pozdrawiam serdecznie.